W programie udział bierze 10 szpitali na Dolnym Śląsku. Składają się na niego zarówno zakup sprzętu, a także edukacja matek w ciąży i szkolenia dla specjalistów. Wartość projektu wynosi niemal 28 milionów złotych, z czego dofinansowanie to ponad 22 miliony. Szpitale doszły do wniosku, że bardzo potrzebujemy nowoczesnej aparatury, która po prostu no niestety starzeje się. 5 lat dla aparatu USG to jest bardzo długi okres. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję wspólnie w 10 szpitali, że napiszemy program i zwrócimy się do funduszy norweskich o dofinansowanie. 10 szpitali w województwie tego drugiego i trzeciego poziomu dostanie aparaturę i sprzęt medyczny o wartości prawie 18 milionów i prawie 9 milionów przeznaczamy na tak zwany projekt miękki, czyli na badania profilaktyczne dla kobiet i dla noworodków oraz przeznaczamy również pewną pulę na szkolenie i podwyższenie kwalifikacji kadry medycznej, w tym pielęgniarek i lekarzy specjalistów. Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu jest bardzo rad z zaproszenia do udziału w programie. Wie, że tylko zacieśnianie współpracy między ośrodkami zdrowia będzie skutecznie podnosić standardy w opiece dla przyszłych matek. Szpital przystąpi do programu na 3 płaszczyznach. Realizujemy 3 takie pakiety, 3 różne obszary aktywności poza samą promocją projektu i tej naszej aktywności. To jest oczywiście akcja wykonywania badań. To jest najważniejsza rzecz dla kobiet w ciąży. To jest 7400 badań na różnym poziomie, które wykona Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Drugi pakiet to jest szkolenie personelu lekarskiego. 6 grup tematycznych szkoleń, tych szkoleń wysokospecjalistycznych, które mają podwyższyć i tak już dużą wiedzę medyczną pracowników pracujących w różnych szpitalach, na różnych poziomach również lecznictwa ambulatoryjnego. I trzeci pakiet to jest doposażenie w sprzęt, w technologię, w aparaturę medyczną, która będzie zwiększała samą jakość i dostępność wysokich technologii, świadczeń w tym obszarze w Szpitalu Uniwersyteckim przy ulicy Borowskiej. Projekt będzie realizowany do kwietnia 2016 roku. Jest to termin wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia i do tego czasu każdy szpital musi zrealizować plany, do których się zobowiązał. Przetargi na szkolenia i zakup sprzętu są już ogłoszone. Pozostaje nam kibicować projektowi, aby przyszli mali dolnoślązacy przychodzili na świat w jak najlepszych warunkach.